Witam w kraju, gdzie od 20 lat paru gości lepszy system, poprzedzony socjalizmem, gdzie brak wałów, brak ludzi złych zamiarów, gdzie smak towaru dyktuje złożony biznes, żyje bez czarów, każdy uczciwie pomału, ludzi paru, na mównicę zawsze wyjdzie, ostentacyjnie za robotę nie chcą szmaru, dla ludzi kraju, tym złym zrobią krzywdę, lecz bez szału, bo wszystko czysto na legalu, ze złych zamiarów rozliczą ludzi po dziś dzień, chcesz żyć jak człowiek, to lepiej smaruj, bo skiśniesz tu nielegalnym, jest mieć nawet charyzmę. Teraz waruj, aż wezmą po ciebie policję, bo z towaru okradłeś firmę, państwo i artystę. O przykre, że brak hajsu, by mieć ręce czyste. To dziwne, bo płace są wciąż zbyt niskie, by bliższe było to, co dla nas najprawdziwsze. To twój system w nielegalnej drożyźnie. Jak ja, nie masz wyjścia, stoimy na mieliźnie. Legalnie masz tą płytę, to jedyne wyjście. Tak jak skąd Holandii, kupić go możesz wszędzie, ale nie wszędzie zapalić. Czaisz? Chcę zażyć kultury, udą się karcić, więc opcja na party to słowackie albo planty. Hola! Jedzie radio la, palimy wroty. Sytuacja pół na pół, będzie mandat lub kłopoty. Z moim Adidas jest czerwone światło dziwko i chuj przez to piwsko, jestem chyba daltonistą. Artystą jestem bez narzędzia, gdy mam 100 renta. Po pierwsze tak wygodnie, ja na legale mnie nie znam. Pewnie żeś nas widział, jak palimy w bramach piwa. W klubach są cholernie drogie, zwalamy to na jak tego słuchasz, legal to nie jest. Ta gra jest brutalna, a producenci to złodzieje. Ich arsenał to żyletki, jak mieczem szatkują sample. Raz wytworzone dźwięki, znowu wyjebują strampek. Jakby za pierdoły liczył moje przewinienia kocie, mógłbym trafić do więzienia, dostać kurwa do żywocie. Zdaję sobie sprawę z tego, nie wstaję na kacu z rana. Ta marka jest ulegana, ale doskonale znana. W kraju, gdzie pierdoli się akta, tak brat, to historia oparta na faktach. Cała prawda o tym, jak żyje się tu, wszystko pod przykrywką, to wiele przekrętów. Nie stoję w miejscu, robię postęp proste, kombinuję tak, by każde dni były owocne. Pieprzę rząd ten, całą prawną żonkę, której celem jest wyłącznie napchać import. KRK, Sin City, ciągle tutaj grzeszę, znajdź u mnie cokolwiek legalnego na PC. Te akcyzy, podatki, ziom, bez komentarza, nawet mój starszy lata po ślubie na bazar, modowane konsole, Rapitcher albo Torrent. Żaden z nas przez to jeszcze na montę nie pole. Na melanżach coraz częściej domowe alkohole, bo marża przebija ceny towarowe. Koleś, weź kodeks, poczytaj, przepisy to kpina. Prawo karne, cywilne, wszędzie się je nagina. Wszędzie pieprzą sumienie, by nie żyć jak jeniec. Panie Donald, pan myśli, że społeczeństwo nie wie?